Przyjechałam do tego miejsca z bardzo konkretną koncepcją, z szukaniem warsztatu tkackiego. Byłam przekonana, że pójdzie mi to dużo prościej, a niestety nie poszło tak, jak chciałam. Projektowanie wygląda zupełnie inaczej niż standardowo projektuję, dlatego że robię formy i one są takimi formami po prostu, które się wykorzystuje do krawiectwa. One są wykrojone tak, żeby pasowały pod bransolety i naszyjniki. Muszę przewidzieć też taki moment, kiedy będę montować metal, kiedy będę go z ażurem łączyć razem z tą tkaniną. I muszę też przewidzieć, ponieważ będę bardzo chciała zamontować do tych elementów kamienie, że też się pojawią po prostu w tej konstrukcji. I to, co muszę z Nikolasem omówić, to przede wszystkim to, że niektóre te ornamenty mi się rozjeżdżają, robią się strasznie duże. I jak ja zacznę wkojać je i montować, czy nitować w tą tkaninę, to się okaże, że część z nich zostanie ścięta, więc muszą być troszeczkę mniejsze. Jest tutaj spore zaskoczenie z tym, jak ja sobie wyobrażałam tkactwo, a jak ono tutaj wygląda i z jaką misternością jednak z takim szacunkiem do tradycji tutaj wszyscy podchodzą. O, muchos años. No sabemos. Od wielu pokoleń zajmujemy się tkactwem. Powiedziałbym, że ta tradycja istnieje, odkąd założono Chawaiti. Chawaitiri jest kulturą pre-inkaską. Ma prawie 5000 lat. Porównuje się ją do kultury Toquepala, która też sięga 5000 lat. Chawaitiri jest stolicą tkactwa. Stąd wywodzi się technika, która rozszerzyła się na cały region. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, co znaczą ornamenty. Wszystkie są inkaskie, pre-inkaskie. Bardzo bym chciała wiedzieć, jaką mają moc. To jest la luna. To jest księżyc. Oświetla nam drogę i dzięki temu nie musimy używać latarek ani innego światła, kiedy w nocy gdzieś idziemy. Tutaj mamy pająka. Pomaga nam zwalczać robaki, zjadając je z sadzonek ziemniaków.